Myślę, że trudno jest coś zakładać przed startem. Widzisz, Tomku, ja też wyznaję akurat taką regułę, że jeżeli jesteś naprawdę solidnym, ale to solidnym zawodnikiem w drugiej lidze, to i tak na pierwszą czasami to może być zwyczajnie za mało. A to jest zdecydowanie prawda. Gdzie stawiamy w takim razie Bielito, jakieś wykrzykniki, tak wchodząc do tego spotkania, wchodząc może do samego draftu, przy których nikach byś je postawił? Wiesz co, w wypadku KNF-u postawiłbym przy Lee Sangu cały czas. Tak szczerze, wydaje mi się, że ta letalki wersja tutaj chyba byłaby bardziej uniwersalna. Oj, kadra mimo wszystko z błyskiem, podwójne podbicie, ale ciężko jest podejść jeszcze Ketimowi. W tym wszystkim po raz kolejny Miko celem drużyny SK Gaming. Ale również Uciu znajdzie tutaj dla siebie swój kawałek tortu do Uciu łania. Tak tutaj raczej będzie co teraz się dzieje? Zobacz, 2000 punktów zdrowia i Uciu ewidentnie chce próbować. Mimo tego paczki zagrana i jednocześnie mamy wejście, ale także R-ka zagrana przez midlanera. Ale uwaga! Ileż obrażeń nagle wyrzucone prosto w drużynę niebieską, a Uciu dalej nie ma resetu i to jest akurat problematyczne w sytuacji, kiedy chciałbyś ten teamfight zdominować, że obrażeń mu nie brakuje już na tych dwóch przedmiotach, a właśnie mogą starać się przerwać środkową alejkę. Osobowe, a to kolejne trzy! Ależ zgrani od SK Gaming! A Makoni, no właśnie, miejsce psa jest na smyczy! Uciu w tym wszystkim będzie się czuł zdecydowanie komfortowo, jeżdżąc jednego po drugim zawodniku KNF! Kominant Friends, mówią dobranoc. Numalejką, z racji na to, że sam idzie z creepami topem, tak? Plus jeszcze wziął wieżę. Katra, tym razem wejście, które jest czymś podparte, ale Sheru wydaje się być turbo tankowany. Jezu, jaki on jest potężny! To nie lej! Co jest? No nie dość, że mu nie zadali obrażeń, to prawie ich wszystkich łaszczował! RIP KNF i RIP Headphone Users. Te szanse na zwycięstwo będą parować. Zobaczymy w takim wypadku, może ostatnia to jest szansa. Ostatnia nadzieja. Ostatnia szansa. Paczki zagrane. Od Lisanga rozdzieli przeciwniku i zobaczcie, jest pierwsze zabójstwo. Misiu również upadnie. Co prawda, już nie ma z nami Lisanga, więc nie ma tego main carry. Ale Miko, to może jest twoja? W żadnym wypadku nie ma tutaj mowy nawet o szansie. Przykro mi, trzeciego przedmiotu nie ma. Trilan w tym wszystkim. Brak many również, więc powiedzmy, że tego healowania mogłoby być mniej, no ale patrzcie, to jest jednak Serafin. A Makoni, to ty miałeś być tą poduszką zapasową dla swojego teamu. Ale to raczej jest poduszka, na której głowy do snu ułoży SK Gaming. Team SK Gaming są naprawdę blisko końcowego triumfu. Cóż, zapowiadaliśmy dłużącą się grę na sam koniec o 30 minut, ale które bardzo szybko zamieniło się w jednostronną rozgrywkę. Z jednej strony krótki mecz, z drugiej czuliśmy, jakby trwał trochę dłużej. Trochę tak. Troszeczkę. Bo tak to jest z tymi rzeczami, przy których dobrze się bawisz. Tylko właśnie problem polega na tym, że one dla KNF ta zabawa nie była wyśmienita. Nie do końca. Tak. Chciałbym na sam koniec tego meczu wyróżnić Sheru. Może nie jest to oczywiste, ale dla mnie jest to MVP tego spotkania. Aczkolwiek cała SK, wydaje mi się, że zagrała przytomnie. Wiedzieli, że nie ma co się porywać z motyką na słońce. Wzięli skalowanie, wzięli Serafin, a Serafin na polskiej scenie nie przegrywa. No i właśnie ich zwycięstwo jest bardzo telegraficzne. Ale ja ugryzę to z trochę innej strony. KNF! Smaczny! KNF! Witajcie w Ultralidze! Nie jest to, wydaje mi się, najprzyjemniejsze przywitanie, ale taki potrafi być właśnie e-sport. Bezwzględny! I jeszcze długa droga przed wami.